jeszcze się pojawia, że programista introwertyk nie pójdzie do pracodawcy i nie poprosi o taką podwyżkę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć trochę na temat tego, dlaczego programiści często zmieniają pracę, a właściwie jak często programiści zmieniają pracę. I zacząłem od tego, że chciałem podeprzeć się jakimiś ankietami, badaniami, czymś, co zostało w jakiś sposób sprawdzone i czym będę mógł podeprzeć swoje teorie. Bo pamiętam, że czytałem kiedyś kilka różnych artykułów na temat tego, jak często programiści zmieniają pracę i dlaczego tak się dzieje. I wtedy to wychodziło, że mniej więcej średnia zatrudnienia w jednej firmie dla programisty to na świecie to jest niecałe 3 lata, a w Polsce to maksymalnie 2. No ale poszukałem trochę w internecie i okazało się, że jedyne, co znalazłem, to badania, które były przeprowadzone w 2013 roku. No a umówmy się, od 2013 roku, no to trochę się zmieniło. Już wystarczy powiedzieć, że od zeszłego roku sporo się zmieniło na rynku pracy, a od 2013, czyli no ponad już 7 lat, no to jest właściwie przepaść i te liczby kompletnie się pewnie nie mają do tego, co jest w tej chwili. Dlatego zacząłem rozmawiać z moimi znajomymi rekruterami i w końcu jeden z najlepszych rekruterów Microsoftowych, jakich znam, Rafał z firmy Regbold, powiedział mi, że też ostatnio szukał informacji na ten temat i jedyne, co mi może podpowiedzieć, to, że sam prowadził wśród swoich kandydatów taką małą ankietkę i jemu wychodziło na próbce mniej więcej 130 programistów, że średnia wychodzi 29 miesięcy. No to jest całkiem, bym powiedział, przyzwoita liczba, no bo to już się zbliżamy prawie do 3 lat w jednej firmie. No i prawda jest taka, że w moim przypadku no 3 lat to jeszcze nigdy nie miałem. Najkrótsze moje zatrudnienie to były 4 miesiące. Też no, to była dosyć specyficzna sytuacja, bo po tym, jak odszedłem z Samsunga, poszedłem do innej firmy, w której kompletnie się nie odnalazłem. Zostałem rzucony do projektów, które mi absolutnie nie podpasował. Sama atmosfera w całej firmie była nie najlepsza, mimo że wiedziałem, że pracują tam naprawdę świetni specjaliści. No i po 3 miesiącach pracy, i zacząłem tam w czerwcu, skończyłem we wrześniu i 2 dni po tym, jak podpisałem umowę na czas nieokreślony, złożyłem wypowiedzenie. No i tam jeszcze trochę było zawirowań z dokumentami najróżniejszymi, ale ostatecznie w zgodzie i przyjaźni, powiedzmy, rozeszliśmy się w swoje strony. No natomiast najdłuższy okres zatrudnienia, jaki miałem, to mam teraz. To trwa on w tej chwili, bo właśnie niedawno przekroczyłem 2 lata, a chyba w żadnej firmie, oprócz jednej, nie byłem nawet blisko 2 lat. I właściwie dlaczego ja tak często zmieniam te prace? No, sytuacja jest bardzo prosta i dosyć trywialna, bo zmieniając pracę, można dostać największą podwyżkę. Niestety jest tak, że w wielu firmach nie ma czegoś takiego jeszcze, żeby utrzymać pracownika. Bo często firmom się wydaje, że jak zatrudnili tego pracownika, dali mu na start jakieś tam warunki, na które on się zgodził, no to już powinno sobie tak zostać i on będzie zadowolony, bo będzie pracował w fajnych technologiach, będzie miał ciekawy zespół, nikt mu tam nie będzie dupy zawracał. No ale nagle okazuje się po roku, 2, że tak nawet mimochodem, bo no, ci rekruterzy nie śpią i zaczepiają na LinkedInie, zresztą nie tylko na LinkedInie. No i okazuje się, że ten programista teraz po 2 latach to on jest zdecydowanie więcej warty niż na samym początku, kiedy przychodził tutaj. I ten aktualny pracodawca
tego nie widzi. On tego nie widzi ze względu na to, że nie ma takich potrzeb zobaczenia tego. On nie śledzi tego rynku, on nie ma w tym interesu, bo on na tym pieniędzy nie zarobi, a umówmy się, że no, głównym celem prezesa firmy jest zarabianie pieniędzy. I na szczęście wiele firm coraz bardziej patrzy na te potrzeby i stara się dorównywać albo w pewien sposób chociaż częściowo gratyfikować za ten staż pracy i są systemy podwyżek rocznych, są systemy premiowe i tego typu bajery, także czasami to się zdarza. No natomiast jeżeli tego nie ma, to no programista, jak dobrze wiemy, jednak ten stereotyp czasami jeszcze się pojawia, że programista introwertyk nie pójdzie do pracodawcy i nie poprosi o taką podwyżkę. Dlatego łatwiej będzie mu pójść na rozmowę rekrutacyjną do nowej osoby, tam poprosić, zażądać więcej pieniędzy i dostać nie 2% podwyżki, tylko 20%. Mi się zdarzyło raz dostać 100% podwyżki, gdzie gdybym nie podjął tego jednego kroku, to pewnie w tej chwili moje zarobki byłyby ze 3 razy niższe niż są. Także nie rekomenduję co chwilę zmieniać, bo to też potem trzeba odpowiednio się do tego odnieść na kolejnych rozmowach. Dlaczego pan tak często zmienia pracę? To pan chyba nie jest lojalny. Ja mówię, mogę być lojalny, jeśli będziecie mnie doceniać, a będziecie mnie doceniać, możecie mi pokazać swoją wdzięczność poprzez zapewnienie mi odpowiedniej pensji, która odpowiada pensji specjalisty, jakim jestem na rynku. Zupełnie prosta sprawa. Jeszcze inną kwestią jest to, że w danej firmie w pewnym momencie możesz trafić na pewien sufit. Sufit technologiczny, bo nagle się okazuje, że trafiłaś na samym początku do projektu bardzo fajnego, Greenfield, sami wybieraliście technologię, sami budowaliście od podstaw architekturę i było to bardzo ciekawe, natomiast tą aplikację na potrzeby wewnętrzne firmy skończyliście po roku. No i potem zaczęło się utrzymywanie, jakieś dodawanie ewentualnie nowych funkcjonalności, nowych integracji, natomiast widzisz, że to jest już trochę nie to, bo a to framework się zmienił i chciałbyś albo chciałabyś spróbować czegoś nowego, a to no tu by się fajnie było przestawić na nowszą wersję tego, w czym to robiliście, ale biznes jednak tak nie pozwala, no bo powiedzieliście, że taka zmiana no to potrwa ze 2-3 tygodnie, a jednak inne funkcjonalności trzeba zaimplementować. Już nie mówię, że czasami takie migracje potrafią trwać miesiąc albo 2, w zależności od tego, do czego chcemy się migrować i po prostu biznesowo to się komuś nie spina i nie daje pozwolenia na to, żeby to przepisać. No i nagle tkwisz w tym projekcie, który na początku był super, na początku się świetnie sprawdzał i ten pracodawca był ekstra, ale co tu dalej robić? No, mało kto lubi siedzieć w utrzymaniówce, ale okazuje się też, że są takie osoby, tak swoją drogą. Ja jakiś czas temu tak stwierdziłem, że mi to w utrzymaniu w sumie nawet nie tak najgorzej. No tak wszyscy zawsze rekrutują do tego Greenfieldu i wszyscy myślą, o tutaj będzie miał pan fajny projekt, będzie mógł pan sobie na wymyślać, a ja myślę sobie, kurde, no znowu trzeba będzie wszystko od początku stawiać, znowu te wszystkie autoryzacje, nie wiadomo co, uwierzytelniania, jakieś tam pierwsze podstawowe problemy, a tak wejdę sobie do jakiegoś projektu, który w miarę dobrze jest napisany, kolejne rzeczy będzie można bez żadnego problemu dodawać, a ja w międzyczasie będę mógł się zająć jakimiś innymi rzeczami. W sumie czemu nie? Także, ale to ja. Wiem, że większość jednak woli Greenfieldy i zaczynać nowy, ekscytujący projekt. No i właśnie, no i nagle stajesz w takim projekcie i czujesz, że dalej się nie rozwijasz. Tak samo może być sytuacja taka, że co prawda zmieniasz projekty, cały czas jesteś w nowym projekcie, ale siedzisz w danej firmie rok, dwa na stanowisku juniora czy mida i jakby no
tego awansu, no to tak ani widu, ani słychu, tak nie za bardzo wiadomo, co z tym dalej zrobić. Niby coś tam mówią, że musisz zrobić to, tamto, siamto, ale no to właściwie ty to robisz już od dawna, ale nikt tego jakoś specjalnie nie zauważa. No i trafiasz pod ten taki sufit. Faktycznie on potrafi być bardzo widoczny. No naprawdę trzeba szybko wyhamować, żeby sobie głowy nie rozbić. No i to też jest znak wtedy, że może warto by było zmienić, może warto byłoby ruszyć dalej, bo jeżeli jesteś w pewnym wieku, na pewnym poziomie rozwoju, no to ten rozwój i to zdobywanie nowego doświadczenia jest niezwykle ważne. No i wiadomo, no nie zostałaś programistą dlatego, żeby być całe życie juniorem. Absolutnie nie. Trzeba się rozwijać, trzeba iść dalej. I wtedy jak najbardziej sensowna jest zmiana. A jak już wejdziesz na rynek, bo wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że piszecie do mnie i gdzieś tam widzę w internecie, że strasznie ciężko jest się wbić, w ogóle wbić do tego naszego świata IT, ze względu na to, że pracodawcy szukają niestety osób z 2-letnim doświadczeniem komercyjnym. I po pierwsze, czasami to jest po prostu tylko napisane, a warto wysłać CV i sprawdzić, czy faktycznie. A jeśli ktoś ci po rozmowie daje informację, że jednak szuka kogoś z doświadczeniem komercyjnym, to musisz wiedzieć, że coś przed tobą ukrywa. Niestety taka jest prawda i to jest strasznie gówniana sytuacja, że taki potencjalny pracodawca nie chce ci powiedzieć prawdy, dlaczego cię nie zatrudnił. Bo jeżeli jako jedyny argument podaje to, że jednak szuka kogoś z komercyjnym doświadczeniem, to w pierwszej chwili po pierwsze nie zaprosiłby cię na taką rozmowę. Także warto spróbować dopytać w takiej sytuacji. Natomiast wracając do tematu, musisz sam ocenić, czy musisz sama ocenić, kiedy jest ten najlepszy moment, bo odejście zbyt wcześnie też na pewno nie wpłynie dobrze. Natomiast uważam, że zbyt długie siedzenie w jednej firmie może być jeszcze gorsze. Bo to jest tak, chyba Maciek Aniserowicz kiedyś na ten temat mówił. Czy osoba siedząca 5 lat w jednej firmie ma 5-letnie doświadczenie? Nie. Ona ma jeden rok doświadczenia powtórzony 5 razy. No i właśnie, i cały czas jest ten dysonans, bo jest te 29 miesięcy, o których wspomniałem na samym początku. U mnie to jest zdecydowanie mniej, no ale są też osoby, które siedzą po 4-5 lat w jednej firmie i jest im dobrze, bo mają faktycznie zarobki na odpowiednim poziomie, nie potrzebują większych, bo nie mają większych potrzeb, więc wszystko jest w porządku. Także to zawsze, jak zwykle, trzeba wypośrodkować, samemu sobie odpowiedzieć, czego ja właściwie potrzebuję, co jest moim celem w tym wszystkim. Bo kiedyś miałem takiego szefa, który na każdej rozmowie rekrutacyjnej, on nie był za bardzo techniczny, nie za bardzo się orientował w tym, co się robi w dotnecie, więc to ja prowadziłem tą rozmowę bardziej techniczną, natomiast on sprawdzał, czy dana osoba pasuje do zespołu, czy dana osoba będzie się wpasowywała w taką atmosferę firmy. I na każdej rozmowie zadawał to jedno ważne pytanie. Masz 3 rzeczy. Rozwój, pensja i atmosfera. Jak to będziesz stopniować w danej firmie? Co jest dla ciebie najważniejsze? Co jest najmniej ważne? I nie wiem, czy to ja jestem dziwny, czy ludzie kłamią, ale w 99% przypadków na trzecim, najmniejszym, najmniej ważnym miejscu była pensja. I nie uwierzę w to, że programista, który nasłuchał się nie wiadomo ile na temat zarobków programistów, na temat zarobków w IT, stawia na najniższym miejscu właśnie pensję, a na pierwszym i drugim miejscu atmosferę w pracy i rozwój. Nie do końca chce mi się w to wierzyć. Aczkolwiek może to ja jestem dziwny? No nie wiem. Daj mi znać w komentarzu. Porozmawiajmy na ten temat. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A ja myślę, że jeszcze wrócę do Rafała
I skoro nikt takiego badania jeszcze nie przeprowadził w ostatnich 7 latach, to może my się za to weźmiemy. Może my zrobimy badanie satysfakcji programistów na rynku pracy. Co ty na to? Daj znać i pamiętaj, zapraszam do subskrybowania i informowania mnie, o czym chciałbyś albo chciałabyś posłuchać w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.